Cześć, witajcie. Ostatnio wspominałem o Monsters Domain, że pojawi się na dniach dokładnie 5 kwietnia w sprzedaży. Jako że udało mi się uzyskać dostęp do tej gry troszeczkę wcześniej, żadnych trade'ów, po prostu wziąłem udział w testach, była taka możliwość, poprosiłem o dołączenie, przyznali mi, no i sprawdziłem tą gierkę. Także teraz materiał z tego, jak ją ogrywałem, i miałem problem, ponieważ zastanawiałem się, czy ją pociąć, czy wrzucić cały gameplay, który trwa ponad 3 godziny, także materiał no w cholercie długi wyszedł, ale uznałem, że wrzucę to w całości, może ewentualnie dodam rozdziały, chociaż też chyba nie ma tutaj takiej potrzeby, ponieważ gram w tą grę, na bieżąco ją komentuję, więc jeżeli chcecie ją poznać, możecie sobie po prostu włączyć, posłuchać, podejrzeć, mniej więcej się zorientować, z czym się je Monsters Domain. I tak na wstępie, co mogę powiedzieć? Generalnie gra mnie w miarę zaintrygowała, w miarę mi się spodobała. Są mechaniki, niektóre niedoszlifowane, niektóre są trochę ubogie. No wiadomo, nie jest to gra AAA, aczkolwiek może akurat i dobrze, że nie jest to AAA. Ale spędziłem całkiem przyjemnie te 3 godzinki, więc myślę, że jeżeli pojawi się w miarę przyzwoitej cenie, to dam jej szansę. No dobrze, a teraz zapraszam do oglądania. Silence. So many ages of silence. Fractions of memories keep tormenting me. But I will keep them, 'cause it's all I have. What's that noise? Someone came to free me. Come, my faithful soldiers, and help your master. Here I am, my servants. A bit closer. Yes, don't be shy. Free at last. And now it's time to regain my power. No dobrze, wygląda to dość intrygująco. Chodzenie, no to bym się trochę czepnął, bo bardziej chyba przypomina lewitowanie, no ale kurczę, wiadomo, jest to jeszcze bardzo wczesna wersja gry. Nie czepiajmy się za dużo. Wydaje mi się, że nawet można by było trochę zmniejszyć czułość mychy, bo lata jak szalona tutaj, to niektórzy mogą dostać choroby lokomocyjnej. Ekwipunek i jak inwentory, dobra, wszystko jasne.
Fajnie, że gra jest od razu po polsku, nie? Nie zwróciłem uwagi, czy jest to gra polskiego studia. Wydaje mi się, że nie. Ale tłumaczenie póki co jest zacne. Tabem szybko przełączamy się między broniami, dobra. Fantomowy pancerz ze skór. Zakończenie echa. Weźmy sobie wszystko, zobaczmy. ...54, 25, a ten... No ale ma odporność na magię, nie? O, jest ciężar. Dobra. W sumie jeszcze jakieś portki by się nam przydały, nie? Nie ukrywam. Istnieje kilka typów kryształów w Królestwie Potworów. Każdy z nich ma swoje unikalne zastosowanie. Kryształy mogą być zniszczone przez uderzenie bronią, uwalniając ich moc. Czerwony. Witalności. Przywraca poziom życia. Mana. Kryształ duszy. Eksploduje odłamkami dusz uwięzionych w krysztale. Dobrze, ale co mi to da, że eksploduje? Kryształ eksplozji. Wydaje wybuchający kryształ. Kryształ bariery. Mogą być użyte do osłabienia zielonych barier magicznych. Dobra. No to dup z miecza. Cholera, zapomniałem, co nam żółte dawały. Prawym blok, dobra. Odłamki duszy to fragmenty duszy, które mogą być pochłonięte przez półboga. No, patrzcie, chciałem wyjaśnienie i mam wyjaśnienie. A, zabijanie wyznawców światła i niszczenie kryształów duszy. Super. Odłamki duszy mogą być użyte do wskrzeszenia zmarłych oraz do podnoszenia poziomu minionów. Okej. To co? Dobra. Aha, czyli tak. Szybki, ale słaby cios, klikanie. A jak przytrzymamy klawisz mychy, no to ma srogie dupnięcie. W porządku, jestem w domu. A da się to rozdupcyć? Nie. No dobrze. A czy broń ma jakąś wytrzymałość tutaj? O, posiada. Przedmioty kowalskie, przedmioty z misji. W sumie nigdzie nie doczytałem, jak duży procent gry tu jest zawarty, nie? Półbóg może użyć swoich umiejętności nekromancji, aby przywrócić martwych do życia, a oni będą podążać za półbogiem do końca swoich dni. No, w sumie ich dni to już się skończyły, nie? Te czary mogą być rzucone na martwych ludzi za cenę odłamków dusz. Możesz przywrócić do życia maksymalnie 4 sługi, następnie zostaną odesłani do twojego królestwa potworów. Nie wiem, czy to dobrze i nie jestem pewien, czy mi się podoba, że tylko z 4 mogę wbiegać, no ale to więcej niż nic, nie? A, tu mamy 3 różne rodzaje. Odrodzenie. Przywraca do życia w naturalnej formie z wyposażeniem i rangą. Trzeć. Odrodzenie zmarłych w szkieletowej formie z podstawową rangą i wyposażeniem. Ofiara. Desintegruj ciało i zyskaj wzrost witalności dla całej grupy. No dobrze. Zastanawiam się tylko, czym różni się odrodzenie od wskrzeszenia. To znaczy tak, no wiem, tu będę miał faceta, a tutaj kościół trupa, nie? Ale jaki to ma wpływ na grę, mnie interesuje. Może jeszcze nam powiedzą, co? Spójrz na cel i naciśnij 1, aby odrodzić. Aha, dobra. A cóż to?
szmaty, kawałek skóry, sztabki miedzi. No, bierzemy wszystko, nie? Belki stalowe. No, coś czuję, że crafting tu może być mocno rozbudowany. Kurde, 60 kryształów na na odrodzenie. A gdzie mam kryształy? To jest to 140, czy? Tak. No, gościu, muszę przyznać, że wyglądasz dużo lepiej, nie? W ten sposób. Aha, czyli tego wskrzeszamy, dobra. Wulfez miał sporo farta, że był jako pierwszy. Niestety drugi kolega nie poszczęściło mu się, a trzeci to w ogóle będzie miał przerąbane. Dobra. Tryb interaktywny może być użyty do kontrolowania obecnych zwolenników do wykonywania konkretnych zadań. Spójrz na podświetlony znacznik i naciśnij F, aby otworzyć tryb interaktywny. Co? Następnie wybierz odpowiedni numer, aby wybrać konkretnego sługę do wykonania zadania. Dobra. To może być używane do rozwiązywania elementów zagadkowych w grze. A, czyli jeszcze dochodzą elementy zagadkowe. No już zaczyna chyba trochę być to za bardzo przekombinowane, ale spoko, mogę się mylić, może być to dobrze zrobione. Użyj trybu interaktywnego, aby narozkazać atak na konkretnego wroga. Użyj trybu interaktywnego, aby rozkazać atak chyba. No cóż, jako że testujemy tą gierkę, to zwrócimy uwagę, nie, na to. Sznurek. F, nie? To było. Aha. Dobra. Jeżeli to tylko takie będą, że tak powiem, zagadki, myślę, że to jakoś przeżyje. Nie sądzę, żeby tutaj coś ciekawego było, ale może... Wiecie, że jestem raczej typem zbieracza w grach, więc... Lubię sobie sprawdzić, czy czegoś tutaj ciekawego nie znajdziemy. Ale wydaje mi się, że w samouczku to raczej... będzie to mało prawdopodobne. Ziółek na razie nie możemy... Zresztą podejrzewam, że nawet jeżeli... No trochę dziwnie, nie? Chyba trochę za wysoko tą chojankę osadzili. Wymiana ekwipunek. Dobra. A gdzie jest magazyn, że tak powiem? Dobra. Chłopaki się zarąbali w akcji, czy po prostu dalej nie pójdą? Otwórz zakładkę wymiana w ekwipunku i wyposaż dwóch sług, wróżkę i łuk.
A następnie aktywuj przez podwójne kliknięcie slot magii dla jednego sługi i slot łuku dla drugiego. No spoko. Co tu jest? Oko lojalności. Płacz piekieł. No powiem wam, że nazwy są konkretne, nie? Dobra. Jak to było? Wymiana. Patrzcie, skubany nawet ma strzały. Dajmy mu łuk. A wszystkie, no. Czy strzały gdzieś możemy pierdzielić, czy nie? Po prostu musi je mieć w plecaku. Spoko, ludzik. Dobra. Ranga niewolnik. A jak wziąć drugiego? Tutaj? A mamy cię. Mamy cię, robaczku. A tutaj magiczne itemki. No spoko. Strzały możesz mi oddać. Tobie się nie przydadzą. Fajnie to wygląda, że podmienia broń, chociaż akurat... To na plecach, no trochę dziwnie, nie? Ma założone. Kostur lepiej wyglądał na plecach, no ale dobrze. Zamknij ekwipunek, spoko. Ale nie, nie chcę zamykać jeszcze ekwipunku, bo chcę mu dać strzały. Dobrze. Dotrzyj do pola treningowego. Dziwna ta tekstura krwi trochę. Ciężkie ataki. No to nie takie hop trafić, powiem wam. Dosyć długo. Dosyć długo ten atak ładuje. Czyli też jest timing. Dobra, czaję. Nie możemy sobie po prostu trzymać parowania, jak nam się podoba. Ale dosyć małe jest okno na parowanie, wydaje mi się. Albo coś robię nie tak. Jeden nam zaliczyło. Ty, miecz mi wyszczerbiłeś. Dobra, już wiem, co robiłem źle. Musimy... Nie możemy przytrzymywać przycisku. Po prostu faktycznie musimy go z... A to muszę się na nich spojrzeć.
Dobra, trochę powiem wam, że to karkołomne do ogarnięcia. I wybierz opęta ich. Michaelowi by się spodobało. Dobra. Spróbujmy. No ale przecież ona atakuje, no to o co chodzi? Dobra, strzelanie jest całkiem fajne. No dobrze, i co? Nie za bardzo trybie. Pójdź, na wroga. Teraz mam spojrzeć, dobra. Widzicie, tak to jest, jak się nie czyta, nie? Użyj wszystkich swoich umiejętności bojowych. Dobra, ale... ja w sumie chyba bym chciał... Wow. A dobra. Musimy poczekać. Widzę, że mają tu cooldowny. Ale chyba bym wolał wrócić do swojego ciała. Co to jest, kubańcu? Fajne. Pan już się wystukał ze strzał? Nie, no jeszcze ma ich od cholewy. Nie, wiecie co, tak sprawdzałem, bo widzę, że mam pusty kołczan. Ciekawe, czy to coś robi, nie? Jak tam nasze HP-ki? Trochę chulowo, nie? To jest kryształ życia? No, na to wygląda, dobra. Średnio czerwony był ten czerwony. A tą skrzynię już sprawdziliśmy, dobra. Cool? O, trochę ślizgiem uszy. A to co za jeden? Nie rozumiem tych czerwonych kółek. A podejrzewam, że jest to jakiś tam rodzaj zaznaczenia, że atak, nie? Będzie chyba specjalny. Co
sumie się porusza na tyle szybko, że spokojnie, bez większych problemów można ich wymanowrowywać, przynajmniej na tą chwilę. O, słabiutko, słabiutko. Możemy to otworzyć? Nie. Nie wiem, czemu ten miecz mi tak mocno łuk jakoś przypomina. W sensie, że w taki sposób go trzyma, jakbym miał celować z łuku. A co mam zrobić z łośkami? Czy możemy go uwalić, czy nie? Uszkodzona broń. Czyli wychodzi na to, że nie możemy. Ale fajny ten. A pytanie, jak, czy mogę jakoś naprawić broń? Halo? Szybko schodzi wytrzymałość, nie? Trzeba przyznać. Wymagany wyższy poziom, no naprawdę? Chociaż hełm mamy fajniejszy. No nie wierzę. Dlaczego? Gdzie tu jest poziom? O, drzewko umiejętności. Kuźnia. A tak od razu całkiem sporo możemy tutaj, widzę, wykuć. Ciekawe, ciekawe. Ale dobrze, na razie wykorzystajmy to, co mamy. Dwuklik starczy, żeby wrzucić? Nie. Dobra. To jakiś sztylet chyba bardziej jest niż miecz, co? Dobra. Patrzcie, prawie jest ubity. Leży dziad. Połamaliśmy miecz na nim, ale w końcu dziada ubiliśmy. Nie wiem, skąd mam sznurek, no ale... Dobrze, powiedzmy, że nie wiem. Z tych... O. Z jelit, nie? Czy z czegoś tam zrobiliśmy. Czy tu się da wejść gdzieś? Bo wygląda, jakby się dało wejść, a nie mogę. Kryształ życia. Czy potrzebujemy? No w sumie nie do końca. No co mi powiedzcie, nie? Naprawdę? Dobra, za wysoko to ja nie skaczę. Ej, ale mam puklecz z jakiejś Francji z tym nożem. Spróbujmy wleźć. Może się uda. Chociaż mam dziwne wrażenie, że nie. W ogóle bardzo boleśnie skaczę, nie? Jeśli chodzi o podskakiwanie, to... No dobra, jestem w stanie wybaczyć mu to podskakiwanie z tego względu, że nie dość, że chłop jest martwy, to jeszcze w zbroi jakiejś. Nic tu nie ma, nie? Żadnej dźwigni, wajchy. Tego się przesunąć raczej nie da. Kryształ życia sobie zostawimy na zaś, bo nie wiem, czy się odradzają. Jakbyśmy sobie poszli tędy. Jak u niego z wchodzeniem na skały. Dobra. Wydaje mi się, że mamy jakąś niewidzialną barierę tutaj. Mogę się mylić po prostu, może nie...
nie wchodzę jakoś tak jak powinienem. Ale wydaje mi się, że tu już spokojnie moglibyśmy... O, nogi widać. Moglibyśmy wejść, czyli... No raczej mamy niewidzialne ściany. No trudno, no. Nie narzekajmy, nie? Za dużo. Kapliczka. Albo też widmowy filar. Magiczne filary rozsiane po świecie, które mogą być używane do szybkiej podróży i zapisu postępu gry. A, takie buty, czyli nie możemy zapisywać, kiedy chcemy, patrzcie. No dobra, letyma. Muszą być aktywowane, aby z nich korzystać. A się złożył. Ty, gdzie ty tam wlazłeś? W tą zadymę, chłopie. No muszę go ratować, no nie ma wyjścia, nie? Jest mocno tutaj dziwna. Jest tu jakaś taktyka? No nie, no jest to bardziej zręcznościowe niż porządne planowanie, aczkolwiek... Co tu mamy? Aha, czyli dobra, po prostu nam podświetla lokalizację, którą możemy... w której jesteśmy. Sloty zapisu. No na szczęście nie jest to Dragon's Dogma i tych slotów widzę tutaj całkiem sporo mamy. W sumie bym musiał sprawdzić to na jakimś normalnym poziomie trudności, jak się w to zagrywa. 97. Nie zwróciłem uwagi, czy im podniosło też HP-ki. Za to zwróciłem w trakcie montażu. Kryształy regenerują tylko i wyłącznie nasze życie. Tutaj mamy kolejny kryształ życia. A ta brama? Możemy otworzyć, czy tak nie za bardzo? O, możemy. Dobra, ale nim się tam pofatygujemy, sprawdzimy sobie... O co kaman tutaj? No całkiem sporo tych duszek wpada, widzę, już mam prawie 200. O, w końcu będę miał te gacie. Się zastanawiam, czy nie wymienimy sobie... kostura. O. W sumie tabem możemy zmieniać broń, nie? Więc to nie będzie jakiś wielki problem. Wymagany poziom drugi. Chciałbym zobaczyć, czy jest tu gdzieś... A, tu jest poziom doświadczenia. To... Szybko to my tutaj drugiego poziomu nie wbijemy, słuchajcie. Jak działa tap? Aha, dobra, czaję. Tap nam po prostu otwiera kółko.
sumie ma to jakiś tam sens, nie? Nawet. Nie widzę many tutaj, kurczę. Okazuje się, że nie maną powinienem się tutaj przejmować, tylko staminą, ponieważ przy wykorzystywaniu broni, łuków, lasek, mieczy zużywamy staminę. Mana jest potrzebna tylko do umiejętności z drzewka, skilli. Ciekawe, czy jak go ożywię, to z jedną nogą, nie? Chyba pomóc chłopakom, bo coś im marnie idzie, widzę. Zaraz odwalą kitę. Irytujące jest to, że chłopaki, którzy są stworzeni do walki dystansowej, uparcie tutaj w zwarcie idą, nie? Mogę mieć ich czterech, nie? Nie wiem, czy chcę tego bez nogi odradzać, kurczę. Nie ten guzik. Jeszcze troszeczkę mi się klawisze mylą, ale dobra. A tego zaofierzymy. Całe życie mu odnowiło. No to powiem wam. Ciekawe, czy ten koleś też ma do nas jakieś wąty, będzie miał. Ale najpierw może spróbujemy wyposażyć naszą radosną ekipkę. A, to jest poziom drugi, dobra, czyli nie mogę. Łuk. Raczej łuku nie będę używał, bo średnio mi się tutaj, przyznam, bez bicia podoba. Ryans. Też nie będę mógł mu założyć. A to chyba... Jesteś z jednej matki, co? Albo coś. Ten mi się wydaje taki rycerski, to damy mu hełm, niech ma. Także to będzie nasz koksik do walki w zwarciu. Szkieleta też bym w sumie chętnie zrobił do walki w zwarciu. Obrażenia 74, a jak weźmiemy miecz, aha, tak samo. Tutaj wspominam o tym, że bez względu jaką broń używają, obrażenia są tak jakby takie same. Okazało się, że jest to zwykłym błędem i wystarczy wymienić broń, żeby statystyki wróciły do tych właściwych, które powinny być. Tak widzę, że niezależnie od używanej broni mają bardzo podobne obrażenia. Dobrze. W sumie brakuje mi trochę... opcji, żeby się z automatu sami przestawiali na właściwą broń, nie? No dobrze, skoro ja będę walczył w zwarciu, to tych dwóch sobie jeszcze chyba zrobimy łuczników, co? Zobaczymy, jak to się nam tu sprawdzi. Dostaną po 30 strzał.
chociaż w sumie moglibyśmy jednak go odrobić magiem, nie? Tak się zastanawiam, gdzie jest... Gdzie dednął nasz przyjaciel? Słuchajcie, poszukajmy go. On gdzieś tutaj odwalił chyba kitę. Nie wiem, czy nie tracimy wyposażenia. Faktem ja się trochę zgupiłem. Tak, zgupić się też zgupiłem. Poziom trzeci. Dobra, powiem wam tak. Przedmioty są całkiem fajne. Podobają mi się. Nie wiem, gdzie umarł nasz Funfel. I przez to nie wiem, czy możemy odzyskać przedmioty, które on niósł ze sobą. Tutaj muszę dorzucić dwa słowa od siebie, kiedy już wiem, jak to faktycznie wygląda. Przedmioty z naszych poległych towarzyszy możemy normalnie zebrać. Potem pojawiają się w sakiewce, takie jak przedmioty każdego innego przeciwnika. Po prostu musiałem zrobić to wcześniej, nie zauważyłem tego, nie zwróciłem uwagi. Ale przedmiotów naszych towarzyszy nie tracimy. Są spokojnie do odzyskania, nawet jeśli oni zginą. Wygląda na to, że go wcięło na dobre. Ale może po prostu nie mogę go znaleźć, nie? A tu jest chyba, co? Kwiatek krwią podlany. No ale przedmiotów nie widzę. Ciężko chłopaków wyminąć trochę. Przydałoby się, żeby... Kurczę, trochę lipa, nie? Walczyć tym scyzorykiem, no ale... Lepszy ryc niż nic chyba. Co to się wydarzyło właśnie? Czy nie? Naprawdę. Ej, czyli jednak nam zostają przedmioty po pokonanych. Dobrze, trochę inteligencja tutaj zaszwankowała. Nasz Giermek kipnął w kalendarz. Ale to nic. Mi chodziło, żeby mieć dwóch mieczników i tak też będziemy dzięki temu mieli. Trzeba pamiętać, że chłopaki potrafią znikać. A czemu to jest tak oznaczone? Jak tam życie naszych kolegów? Kurczę, nie ten. Tego nie zrobimy. Nie uleczymy naszych funkcji, bo mamy za mało kryształów. A przed chwilą mówiłem, że kryształów mamy całkiem sporo, nie? Mi się doktor Hu, nie? Przypomniał i te anioły. Lokacje są troszeczkę, wiecie co? Pustawe wydają mi się. Okej, mogę się tutaj, wiecie,
czepiać. Być może to jeszcze zostanie w końcowej wersji zmienione, może zostanie coś dodane. Z drugiej strony, no, wiem też, że trochę marudzę, nie? Dobrze, co my tu mamy? Który poziom? O! Dobra. W sumie byśmy mogli z któregoś zrobić wojownika, nie? Teraz. Bez większego problemu. Trochę gorszy od mojego. Grimwell. Grimwell mi się podoba. Dostanie hełm. To nam jeden łucznik kopnął w kalendarz. Zrobimy sobie maga. Bo mag tutaj całkiem nieźle chyba wymiata. Może się mylę, ale... Szkielet niech dostanie czapkę. Szkoda, że no hopy nie są na tyle inteligentne, żeby same zmieniać broń, nie? Że jak do nich podejdą, to... Ale patrzcie, obrażenia 110 ma. O 7. Szkielet ma nieduże obrażenia. Kryształów życia mamy całkiem sporo. Najgorsze jest to, że ja nie widzę tutaj nigdzie, ile mam many. O, minimapa, dopiero zauważyłem. Także możliwe, że przedmioty już podnieśliśmy, w porządku. Tam możemy sobie iść. Nie wiem, czy chcę tu iść. Czy stąd przyszliśmy? Nie, stąd nie przychodziliśmy chyba. Wygląda mrocznie i ponuro. Czyżby jakiś dungeonik? Lochy. Lochy są rozsiane po świecie, zawierają cenne skarby. Zbadaj te lochy, aby znaleźć ukryte przedmioty, ale uważaj, są one eksplorowane bez twojej armii sług i są pełne śmiertelnych starożytnych pułapek. Dążyj do końca lochu, aby zdobyć ostateczny skarb. Czyli mogę wejść tutaj tylko sam. No średnio mi się to podoba. Jakoś można przypisać przedmioty do szybkiego menu, tylko jak? Aha, prawym przyciskiem zdejmuję, dobra. Nie wiem po co jest to szybkie menu, nie? Jak się później okazało, szybkie menu jest do czarów. Czarów, których możemy się nauczyć z naszego drzewka umiejętności. Także nie przypisujemy do niego przedmiotów. Tylko nasze specjalne skille, czy też czary, które możemy wtedy używać szybko, klikając w jedynkę, dwójkę, trójkę lub czwórkę. No ale tego się dowiedziałem dopiero jak zdobyłem level, jak wyuczyłem się pierwszego czaru. Dobra, to niech sobie sługi odpoczną. To już mamy itemki na drugi poziom, nie? Jakby nie patrzeć. Biegać chyba nie potrafię. No sobie jaja robicie z tą brawą teraz? Dobra. Ja wiem, że to są tylko jakieś tam takie samouczkowe lochy.
dźwięki są trochę irytujące, nie? Jeśli chodzi o dźwięki, naprawdę mogliby się troszeczkę postarać. Kurde, zaraz się przeciąży i będzie dupa, nie? On chyba tutaj biegać nie potrafi, ale... Sprawdzę. Bo ja jeszcze po prostu nie potrafię biegać. Dobra, to nie było takie straszne. Jednak w miarę daleko skacze, jeżeli robimy to w biegu. Up. Nie jest tu jakoś specjalnie... wymagająco, ała, jak na razie. Złą godzinę to chyba powiedziałem. Kość słoniowa wojewody. Rubin. No dobrze. Nie, 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 drugi raz się na to nie nabiorę. Fuck, nie zauważyłem tego. Skok ma dosyć dużą bezwładność. Trzeba będzie uważać. Dobra, przynajmniej sobie weźmiemy kryształ życia. Nawet nie chodzi o to, że tu jest jakoś ciężko wyczuć skok, tylko jest on jakby z poślizgiem na końcu, nie? I... i ciężko go wyczuć. Czyli musimy tak trochę... Ale rzeczy nie straciłem, nie. Jeżeli jeszcze mamy po skoku dosyć dużo miejsca na lądowanie, to nie ma problemu, ale jeżeli ten skok wykonujemy w miejscu, w którym... Kurczę, ciężko te włócznie tu zauważyć. Jeżeli ten skok wykonujemy w miejscu, gdzie no musimy się zatrzymać w miarę szybko, to jednak jest to karkołomne. Cholera, trafiła mnie. Nie wiem jak, ale mnie trafiła. Tego wiecie co, najrozsądniej chyba jest skakać póki co po skosie. No, to zrobiło się trudniej. Nie spadaj! Jestem ciekaw, w sumie nie sprawdziłem, czy broń nam się mniejszy tylko w walce? Tak. Widzę, że wytrzymałość ma cały czas 100. To by oznaczało, że broń tylko podczas walki nam się niszczy. I ma to swoją zaletę, jakby nie patrzeć, nie? Już się zrobiło ciekawie, co nie? Tak, wiedziałem, że mnie trafi. Myślałem, że trochę dalej jest. No ale no... Na tym poziomie
przynajmniej jest na tyle dużo kryształów, że nie jest to jakiś problem. Ciekawe, czy jak skoczę bokiem, to mnie też zahaczy. Można by sprawdzić, nie? Odpycha mnie, dobra. Nie mam pojęcia, jak to ominąć, nie? Te belki. Lochy oczyszczone. No, pany, powiem wam, że jesteśmy zajebiści. Jak to moje życie? Zdecydowanie się przyda. I zerknijmy, co my tu zdobyliśmy. Levelu drugiego jeszcze nie mamy, więc dupa. Dobra, to jest na drugi level. To jest na drugi level, to jest na drugi level. Tu są strzały. To już popsuliśmy. To jest na drugi level. To tak samo. To jest już na level trzeci, dobra. To jest na drugi level. To jest na trzeci level. To jest na drugi. A to jest to samo chyba, co to, no. Portki na poziom pierwszy i to lepsze są od moich. Więc bierzemy. Czy to jest to samo? Tak, to jest to samo, dobra. Teraz, które jest lepsze? 85-21. Tutaj jeszcze jest krwawienie. No, ten topór dwuręczny jest całkiem kozacki, ale ma niższą prędkość ataku, niższą obronę. I co? Zostało nam wbić drugi level, nie? A przy okazji możemy naszego niewolnika tutaj dozbroić. Cholera, szkoda, że tak składa przedmioty. Leginsy. Masz, chłopie, żebyś nie mówił, że nigdy nic ci nie dałem. Chociaż powiem wam, że nie widzę tutaj ich poziomów, czyli może być tak, że jeżeli ja osiągnę poziom, to oni też automatycznie go osiągną, nie? No i ponownie okazało się, że się myliłem. Naszych sługusów levelujemy w zamku, no ale to wpierw musimy tam dojść, także dowiedziałem się dopiero pod koniec filmu. Ale jeżeli wy będziecie grali, to fajnie, żebyście wiedzieli to od razu. Naszych sługusów levelujemy dopiero jak zdobędziemy zamek. Tam przy pomocy właśnie kryształów duszy możemy podnieść ich level. Jest to w gruncie rzeczy dość drogie, ale też wydaje mi się, że opłacalne. Za to, jeżeli chodzi o przedmioty, jeżeli wbijemy drugi czy trzeci level, byłem w stanie to założyć na swoim sługom. Także oni nie musieli spełnić warunku poziomowego dla danego przedmiotu, żebym mógł im go wyposażyć. Wystarczyło w zupełności, że ja mam spełniony ten warunek poziomowy, czyli na przykład, dajmy na to, znalazłem hełm na trzeci level. Ja miałem trzeci level, moje sługi pierwszy.
to byłem w stanie im go założyć, pomimo tego, że oni tego poziomu nie spełniali. Jeżeli ja nie spełniam levelu przedmiotu, to im go nie założę. Takie trochę dziwne, trochę pokrętne to dla mnie jest. Być może to zostanie zmienione jeszcze, no ale na chwilę obecną zasada jest taka. Jeżeli my możemy założyć przedmiot, to możemy też go założyć naszym sługom. No i na razie to tyle. Być może kiedyś to się zmieni, no ale to wtedy z pewnością dam wam o tym znać. Dobra, jesteśmy po lochach, weźmy sobie zapiszmy. Aha, zapisuję bez ostrzeżenia, warto o tym pamiętać. Jak tam moi kumple? Mamy dwóch mieczników, łucznika i czarodzieja, dobrze. No nie mówcie, że już jakąś legendę znaleźliśmy. Cofamy się hopy. Zaraz się okaże, że to jest lepsze od Dragon's Dogmy, nie? Kurde. Automatycznie sortuje kwipunek. Już mi się to nie podoba, nie? Znaczy, mówię tutaj tylko oczywiście o tym sortowaniu, nie? Rękawice Pana Gromu. Trzeci. Drugi. Pierwszy. I to lepsze od naszych. Na razie chociaż z jednego zrobimy koksa, nie? Kurczę, niepotrzebnie łucznik się pcha. Ciekawe, o co chodzi z tym, że tak dziwnie mi się z oczami robi, nie? Czy jest to jakieś zmęczenie? Ej, mieli też maga, patrzcie. Dobra, mamy level drugi, trochę w złym momencie, ale mamy. A, czyli dobrze. Okazało, że sloty, które mamy, myślałem, że to są jakieś szybkie użycia, a jest to po prostu sloty jakiegoś tam konkretnego skilla. No dobrze, bardzo dobrze. No, prawie w dupsko, nie? Jeden z nich do naszych dostał. Weźmy go, poświęćmy, zobaczmy. Pełne życie. Kurczę, opłaca się poświęcać. To był miecznik. Ciekawe, czy tu jest jakaś różnica, nie? Czy podnosimy maga, czy podnosimy... Dobra, weźmy sobie kryształ.
został przeniesiony, dobra. Czyli oni teoretycznie po podniesieniu... Skubany zasalutował, widzieliście gada? Po podniesieniu... Czy nie sprawdzaliśmy? Wracają... do naszego domu, nie? Chyba. Crystal Man. A właśnie, mieliśmy jeszcze umiejętności sobie w nie przejrzeć. Szkoła cieni. Koścista włócznia. Obrażenia 20, obrażenia 20, promień 50. Czyli tak, tu mamy obszarówkę. Kurczę, chętnie bym poszedł w ogień, ale wydaje się gorszy od szkoły cienia. To jest fajne, nie? Dodaje magiczną moc żywiołu do broni. Zaklęcie ofiara krwi, ale gdzie jest ofiara krwi? Możemy przywołać, dobra, golema, wilka. 3 punkty umiejętności dostajemy? No to sobie weźmiemy i to, nie? I wszystko kosztuje 1 punkt? Dziwne tu rzeczy się dzieją, powiem wam. A, na drugi level już są 2 punkty potrzebne, w porządku. Czyli teoretycznie, no jest z czego wybierać, nie? Ale jako, że mamy drugi level. Ale jaka różnica, patrzcie. Ten obrażenia 210, a ten 107. 50-35, 54-25. Na krwawienie. Na magię, dobra, zostawmy mu na tą magię. Gniewny miecz długi. Wymienimy, bo wygląda to na lepsze. 78-59. No zakładam, że raczej będziemy się na póki co potykać ze zwykłymi przeciwnikami. A tak, czyli tak jak myślałem. Słuchajcie, jeżeli my osiągniemy level, to oni jakby z automatu też mogą z tego levelu przedmioty używać. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale... No ma to sens. 22, 15... 4... Niech ma. W sumie jest to tyle... lipa... że no daje im te przedmioty, daje je walczącym w zwarciu, ale tak naprawdę nie ma to jakiejś większej różnicy z tego względu, że oni i tak podchodzą, nie? Patrzcie, tu był kryształ, nie? Mogliśmy tego trzeciego też wyzwać, a zobaczymy, może się uda. Nie, dość krótki czas mamy, to znaczy krótki, no nie jest jakoś bardzo krótki,
Ale nie możemy tam po paru minutach, nie? Tego zrobić. Jest fajny, nie? W tej płytowej zbroi. Nawet wiem, po co to było zrobione, nie? Żebyśmy w razie czego, jak tu dotrzemy bez minionków, mam dziwne wrażenie. Że to jest pułapka, nie? Że ich nie zgniotę w tej chwili. Dobra, nie. A bez sensu, że to się zamyka, nie? Dobra. Czyli muszę tam stać. Ale zobaczcie, w sumie wyposażyłem ich w drugolevelowy sprzęt. A, oni się tepają do mnie, dobra, więc luz. Drugolevelowy sprzęt, ale z tego co tu pokazują, to jest sprzęt na pierwszym levelu. Czysty.
Dobra, weźmy, odleczmy naszych tutaj. Wskrzesić już nie mogę. Uważaj jako szkieleta. Maksymalną pojemność minionów, zobaczcie na to. Tego się nie spodziewałem. Czyli też mamy jakieś tam pod tym względem ograniczenie, nie? Tu kamyki nam, widzę, dodają różnie w zależności. W zależności, nie wiem od czego, ale od 2 do 100 paru, więc dość intrygująco. Czy ma to jakieś znaczenie większe, czy po prostu tak zostało to zaprogramowane i tyle, nie? A właśnie, czy tu jest mapa? Ej, jest mapa, patrzcie. Nie wiem, skąd my przyszliśmy. No już spory kawałek przyszliśmy, patrzcie. Tutaj są jeszcze 2 obozy do wyczyszczenia. Także się chyba cofniemy i rozwalimy te obozy, nie? Nim tu wleziemy. Tak, myślę, że tak. Tutaj może być jakiś boss fightik, więc sobie na razie odpuścimy. Skoczymy do naszego domku. Tu jest chyba zamknięte, ale pytanie, gdzie tędy byśmy doszli? Możemy zbliżyć mapę? Nie możemy. Intrygują. Fajnie koleś wygląda, jak Sauron. Nie wiem, czy mamy tu jakiś skład, w którym byśmy mogli zostawiać nasze przedmioty. Czy jest to po prostu cały czas część samouczka i muszę go skończyć, żeby móc w ogóle zacząć działać, nie? No i tutaj wysnułem słuszne przypuszczenie. Okazuje się, że w naszym zamku, który zdobędziemy, będziemy mogli składować bez problemu przedmioty, będą magazyny, będziemy mogli je rozbudowywać później, także o to się nie ma co martwić. Po prostu wszystko, co zbierzemy w trakcie przygody, będziemy mogli zrzucić do zamku. Szkoda też, że nie możemy tutaj schować broni. Ani że nie ma tutaj naszych minionów. No nie, że nie weszły tutaj z nami, tylko czekają na zewnątrz. Tak samo nie wiem, czemu nie levelują chłopaki, no ale może levelują po prostu, dajmy im to trochę więcej czasu, bo jakby nie patrzeć, no ja podbiłem trochę level na tym dungeonie, nie, na którym byliśmy.
powiem wam, że tak mapa jako taka średnio mi leży, nie? Ten czar całkiem pozytywnie pozamiatał, nie? Nawet za bardzo ofiary nie potrzebujemy, ale dobra, weźmy. Denerwujące jest trochę też to ich tuptanie, nie? Nie wiem, czy ja po prostu mam słuchawki za głośno, czy tylko mnie to irytuje. Myślałem, że świnie zaatakują. To znaczy, w sumie widzę, że zaatakowali, nie? Kurde, się rozpierzchli. Dobra, walka z nim jest dość prosta, ale jesteśmy o level wyżsi, a... Wydaje się, że bronić może być tutaj trochę źle zbalansowana przez to. No kurczę, który tam tak dał sobą pomiatać? Chłopie, po co ja cię wyposażam? Żebyś się lamił? Bardzo dużo tutaj surowców. Ale nie mam zielonego pojęcia, co tej spółki, co z nimi zrobić, nie? Dobra, chodź wesoła drużyno. Chciałem mu wydupczyć z czaru, to sobie poszedł. Dobre chłopaki. No nie wiem, słuchajcie, powiem wam. Do samej walki, no mocno bym się czepnął, nie? Tutaj jest zbyt łatwa, no ale ja też gram tutaj na bardzo łatwym poziomie trudności, nie? Więc pytanie, jak to będzie wyglądało, kiedy trochę więcej... kiedy zrobimy sobie troszeczkę trudniej, nie? Słaby srebrny ostrzał. Tak sobie przeglądając ekwipunek tutaj naszych towarzyszy, zauważyłem, że zarówno nie tracą strzał, jak i nie niszczy im się broń. Tak więc niegłupim pomysłem byłoby po prostu ich wyposażyć w jakąś w miarę dobrą broń,
ponieważ tak czy siak jej nie stracimy, nie? Buty ze żoga. 32,21. Aha, tych nie możemy. Tutaj cały set chyba jest tego ze żoga, nie? Także spokojnie możemy ich wyposażać w pułki bez większych... Bez większych obaw, że... Fajne te szepty są. Bez większych obaw, że skończy im się amunicja, nie? Czy coś. A, patrzcie. Nie zwróciłem uwagi. Nie. Myślałem, że jak tak mi się... ciemno przed oczyma robi, to jest staminy powód, ale nie, no teraz widzę, że nie. Tam byliśmy? Tam chyba wszędzie byliśmy, nie? Pokażcie mi mapkę. Tak, to zamknięty obóz był. Tutaj w dungeoniku byliśmy. Więc chyba zostaje nam iść do wioski. Wiecie co, jako że mam wrażenie, że zbliżamy się powoli ku końcowi. Chociaż tu chyba nas nie było, co? Co myślę o tej gierce? Mam wrażenie, że będę w stanie się na nią skusić. I troszeczkę pograć. Jeżeli jeszcze do tego dojdą... nie trafiłem, nie? Ale ściema. To jest nasz. Nie wiem, co się stanęło, że nie mogę atakować. Się coś dziwnego wydarzyło. Zgadza się. Tutaj pojawił mi się mały błąd. No, w sumie nie taki mały. Prawie przez to w dupsko dostałem. Po prostu zamroziło mi wszystkie klawisze od mychy. Nie był to w żadnym wypadku problem sprzętowy czy tak dalej. Ewidentnie był to problem po stronie gry leżał. Poruszać się mogłem bez problemu, rozglądać się mogłem bez problemu, ale sfrizowało mi po prostu przyciski myszy. Nie wiem, czy użycie bloku rozwiązało ten problem, no ale po chwili, jak widzicie na filmie, on minął. Także szczęście w nieszczęściu, aczkolwiek mam nadzieję, że zostanie to poprawione. No i żeby tutaj też nie rozsiewać jakichś tam strasznych teorii, zdarzyło mi się to ten jedyny raz podczas tych 3 czy 4 godzin gry. Także... być może coś gdzieś się zagubiło na łączach. No też może się zdarzyć, nie? W każdym razie, żebyście wiedzieli, że coś takiego mi się tutaj przytrafiło. Dobra, chyba odpuścił chłop. Zauważyłem też, że w ferworze walki często zdarza mi się atakować moje minionki, a nie przeciwników. No tutaj typowo moje niedopatrzenie.
Też dopiero później to zauważyłem. No nie wiem, może byłem zbyt zaafektowany tym, że pierwszy raz gram w tą grę i zbytnio się skupiałem na innych sprawach, ale później zauważyłem, że nasi sojusznicy mają życie na zielono, przeciwnicy życie na czerwono oczywiście. I jest to tak oczywiste, że musiałem to przegapić. No ale tutaj się tłumaczę, żebyście mi nie pisali, że czemu atakujesz swoich. No atakuję swoich, bo kurna, nie zauważyłem, że mają zielone znaczniki. Dobrze, że w miarę mocnych minionków mieliśmy, bo powiem wam, że stało się coś dziwnego, nie? Nie mogłem ani atakować, ani podnosić. Chyba, że dostałem jakieś ogłuszenie, ale nie wydaje mi się. Fajnie, że ofiara uzdrawia nas na maksa. Warto pamiętać, żeby mieć te 30 chociaż duszyczek na to, żeby móc się odleczyć, nie? Po walce. Nie wiem, czy jest jakiś sens sprawdzać namioty, czy jest tu coś pochowane w namiotach. Tutaj mamy kryształ życia, który nas, no, nie interesuje dzięki temu, że składanie ofiar jest dość OP póki co. Weźmy się tego maga, może pozbądźmy. Powinien. Nie ukrywam, że trochę obawiam się tutaj walki. Wręcz po ostatniej rzeczy, jaka się stanęła, ale zdobyte doświadczenie 5, no zbytnio to nie zaszaleliśmy, nie? Ciekawe, czy jakoś, nie, no na pewno będzie można, nie? Jakoś zwiększyć ilość minionów. Tak, da się, rozbudowując naszą siedzibę, także też po prologu dopiero będziemy mogli to zrobić. Brak znaczników, czy misja wykonana, czy nie. Szkoda, kurczę, bo byśmy mieli maga, nie? Fajnie by było. Fajnie by było, żeby mag wyglądał jak mag, nie? O. Może znaleźliśmy coś ciekawego. Co my tu mamy? 74-70. To jest zdecydowanie lepsze od naszego. A przy okazji możemy w końcu dozbroić w całości naszego tutaj Grimwella. Nie wiem, czy to jest imię, czy to jest nacja. Nieistotne. Grunt, że chłop ma już zbroję. Czyli co, cała plansza rozpykana. Zobaczmy, co się wydarzy dalej.
nie mogę się przyzwyczaić do tego przełączania na tabulatorze, nie? Może nie jest to irytujące, ale też nie jest to jakieś bardzo oczywiste. Poza tym, jeżeli tutaj nie będzie aktywnej pauzy, to wydaje mi się, że wydawanie poleceń w trakcie walki troszeczkę mija się z celem. Walka jest zbyt szybka, zbyt dużo się dzieje, żeby próbować jeszcze nimi rozkazywać, zwłaszcza, że jest to dość średnio dopracowane, nie? Dobra. No to mamy bossa. Oh fuck. Dziwne jest to, że chłop podszabuje staminy do używania zaklęć, nie? Ale bije skubany mocno, nie? Prawie mi ubił minionka jednego. Jakoś tak. Powiem wam, mało efektownie, nie? Kipnął. Życia mamy dużo. Przydałoby się życia dla naszych minionków, ale cholerka. Nie ma tu zwłok. Dobrze, wejdźmy, nie? Do portalu, zobaczmy. Raz, dwa, trzy, cztery. No nie sądzę, żeby... Znajdź sposób, żeby dostać się do zamku. Halo? Kurczę, niedobrze, no. Minionek nam kipnie. A tego bym nie chciał. I się nie śmiejcie, no przywiązałem się do chłopa. Święta mgła grobowce. Droga przed tobą jest pokryta świętą mgłą, która blokuje drogę nieświętym stworzeniom takim jak półbóg i jego słudzy. Jeśli półbóg dotknie świętej mgły, będąc w opętanej formie, spowoduje to obrażenia. Jedynym sposobem na przejście przez nią jest bycie w formie ducha. Zawsze w pobliżu świętej mgły znajduje się nagrobek. Te nagrobki pozwalają duchowi na przywrócenie ostatnio opętanego sługi do tego miejsca, ostatecznie ominąć świętą mgłę. A, patrzcie.
Forma ducha może być aktywowana na dwa sposoby. Jeśli opętany sługa dozna zbyt dużych obrażeń i umrze, naciśnij przytrzymaj kół, aby ręcznie go uwolnić. Półbóg nie może przebywać w formie ducha zbyt długo. Gdy siła życiowa spadnie do zera, to będzie koniec, ale jest możliwe ponowne opętanie za pomocą kół innego sługi, aby temu zapobiec. Gdy jesteś w formie ducha, nie możesz wchodzić w interakcje z innymi wojownikami poza swoimi sługami. Jednak w tej formie demigod ma możliwość półbóg poruszania się znacznie szybciej niż zwykle. Ciekawe. Nie wiem, być może ja to przegapiłem czytając kartę samouczka, ale raczej tego nie było. Warto tutaj wspomnieć o tym, że jeżeli przyzwiemy naszego sługę przy pomocy nagrobka, będziemy musieli go opętać i no, trzeba zrobić to w miarę szybko. Jeżeli on tutaj sam by walczył bez naszej kontroli, podejrzewam, że dość szybko by wyciągnął kopyta. Sprawdziłem też ciut później, czy można przyzwać drugiego, trzeciego sługę, tak żebyśmy byli tu z całą drużyną. No niestety nie da się. Jest to jakby jednorazowe użycie, więc dalszą drogę będziemy musieli póki co przebyć sami. Trzeba przyznać, że jest tutaj kilka ciekawych mechanik. Nie sądziłem, że tutaj jeszcze czymś mnie zaskoczą, a tu proszę. Kryształy wybuchowe to specjalny rodzaj kryształu z wybuchowym rdzeniem. To jądro może zostać odsłonięte przez zniszczenie kryształu. Można je podnieść i rzucić, jeśli zostanie uderzone, wybuchnie. Dobrze. Czyli... podnieś i rzuć. Chyba troszeczkę za blisko stałem, bo mam dziwne wrażenie, że też mi się oberwało. Łam magiczne bariery. Dość ciekawy lot strzału jest zrobiony, nie? Nie leci prosto, tylko tak. Się zawija z kubanach. Zastanawiałem, do czego najlepiej porównać walkę. Wydaje mi się, że najbliżej jej do Skyrima tak naprawdę. Death.
Skyrimowa mimo wszystko uważam, że na chwilę obecną przynajmniej jeszcze jest lepsza, ale jeżeli miałbym ją do czegoś porównać, to chyba faktycznie najbliżej jej Skyrimowi, nie? Dobrze, mówiłem, że łuk jest średni, ale muszę przyznać, że całkiem przyzwoicie sobie poradził. Many mamy pełno, kurczę. No, przeciwników też jest dosyć sporo rodzajów, jak widzimy. Pojawiły się nowe paskudy. Szkoda, że nie mogę tutaj ich... O! Szkoda, że nie mogę ich tutaj poświęcić, nie? Żeby trochę życia odnowić. Zdecydowanie by się to przydało. Kurczę, mamy dużo itemków. Cholercia, i mamy dwie drogi. Zastanawiam się, czemu nie użyłem kryształów życia, które mijałem. I odpowiedź mi, nie wiem. Tam są na pewno przeciwnicy, a tutaj... Tutaj mamy wejście do... Dobra, w porządku. Czyli doszliśmy jakby do... początku. Lepsze od moich. A te są identyczne jak moje. Zaskakujące jest to, że pomimo, że są dosyć daleko, to mogę je bez problemu wymieniać, nie? Przedmioty na moim minionkom. 15, 20, 32, 21. 36, 28. W sumie troszkę lepsze. Dziwne, że te są takie słabe. Przekazać Grimoire'owi trochę przedmiotów, bo nosimy naprawdę tego od diabła. Tak naprawdę w pięciu mamy tu całkiem spory udźwig, nie? Więc... magiczna laska ognia, ej. Mówię, na razie nie niszczę przedmiotów, nie wyrzucam, nie... nie robię nic z nimi. Opór dwuręczny, no nie do końca. Ponieważ nie wiem, czy nie będę mógł uzbroić innych, nie? Naszych przeciwników, naszych minionków. I po raz kolejny tak, przedmioty, które zbieramy później, będziemy mogli spokojnie dać naszym minionkom, które znajdują się w zamku, no ale wpierw musimy do niego dotrzeć. Jeszcze spadłem. Thank you.
Nie wiem, czy ten pierwszy czar, który rzuciłem, czy mnie czasem nie zatrzymuje. O, skubaniec. Nie wiem, co to za pierdołki się ze mną dzieją. Ciągnę na rezerwie, nie? Nie mam pojęcia, co to jest i trochę mnie to niepokoi. Ale Voldemeda chyba jakiegoś strasznego tutaj nie ma, bo widzę, że jakoś tam żyje. Zresztą manę raczej tylko manę odnawia, nie? A tej akurat mamy pełno. Czyżby tu był kolejny boss? Taką ilością życia raczej go nie ogarnę, nie? Nie zauważyłem tego kryształu. Liczyłem, że scroll będzie coś robił, ale no niestety nie. Kurczę, naprawdę nie mam pojęcia, do czego by tą grę przyrównać, słuchajcie. Na chwilę obecną, no ma to trochę, tak jak już wspominałem, Skyrimowaty wydźwięk, ale nie jestem pewien, czy jest to właściwe porównanie. Dobra, tam jest życie. Jest arena, więc mam wrażenie, że tutaj będzie mucka. Popełniłem błąd, bo mogłem najpierw, kurczę, niedostępne, cholera. Próbujemy go wziąć na siebie, żeby mi minionka nie zabił, skubaniec. Good.
zabił, no co za menda. Próbujemy zacząć od punktu kontrolnego. O. Nie jest źle, słuchajcie. Hitboxy nie zawsze wchodzą tak, jak powinny. Ale możliwe, że po prostu ja tutaj nie trafiałem, choć nie wydaje mi się, żeby tak to było. Jakby nie patrzeć na bieg prosto na mnie, nie? Więc nie sądzę też, żeby to było powodem. A teraz zrobimy to sprytniej. Ja tutaj niepotrzebnie tak naprawdę się sam męczyłem. Musiał poszukać, czy jest tu w czarach jakiś czar. Który pozwala mi wysysać życie z wrogów. Byłoby to. Tak, ale mnie wystraszyli, nie? Byłoby to naprawdę bardzo wskazane. Ich wygląd się nie zmienia. Tego mi trochę brakuje. Ale co trzeba przyznać, plusem jest to, że póki co przeciwnicy jeszcze mnie nie zablokowali. Przeciwnicy, nasi kumple, nie przeciwnicy. Jeszcze mnie nie zablokowali, więc jest nadzieja, że
Będzie to jakoś tam w miarę śmigać. Fajny głosik ma. Teraz pytanie, czy uda nam się niedostępne. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Liczyłem na to, że będziemy mogli go wykorzystać, żeby trochę poprawić tutaj naszych przyjaciół. Ale obawiam się, że nie. Dlatego weźmiemy sobie, ustawimy, żeby Grimwell atakował z daleka. Próbujemy ściągnąć wszystkie ataki na siebie, a chłopacy nie go ostrzeliwują. Zobaczymy, czy nam się ta sztuczka uda, ponieważ no... Brakuje mi tu możliwości wydawania im poleceń. Wydaje mi się, że te wolne ataki są troszeczkę za wolne. Pięknie, udało nam się go rozwalić. Ale czemu jest niedostępne? Wiecie co? Może dlatego, że on będzie nam zaraz potrzebny. Może jest to jakieś tam zabezpieczenie twórców, żebyśmy nie zamknęli sobie drogi. Existed a mighty empire filled with magicians and soldiers.
Within that kingdom, a powerful secret lay the Dragonstone. It held the kingdom's entire power, and whoever possessed it could control everything within its realm. Our tribe's sole objective was to obtain the Dragonstone and establish monsters of demons with its formidable power. Even back then, you and I, along with our group, were on the verge of a highly successful mission to acquire the Dragonstone. We had finally reached its location, but it was heavily guarded. Unfortunately, we were captured, and our entire army was annihilated. This place marks the site of that fateful event. Subsequently, they imprisoned my soul here and banished your soul far away from here. I understand everything now. Where is the Dragonstone at present? We must resume our mission from where we left off. My lord, aware of the risks, they shattered the Dragonstone into 4 fragments and secured them in different locations. During my imprisonment, my magical powers weakened, but I managed to observe the events of the past 1,000 years from here. I can guide you to the whereabouts of the Dragonstone's pieces. By collecting and assembling the 4 parts of the Dragonstone here again, you will unleash the ancient power of the Dragonstone, as it was thousands of years ago. Impressive. From now on, we must reclaim all that we have lost and establish our mighty dominion once again. Tell me, where can we find the first piece of the Dragonstone? My lord, you are now being shown the location of the first part of the Dragonstone on the map. Proceed to the designated path and retrieve the first fragment. Once obtained, return it here and place it into its rightful position. Proszę. Czyli już wiemy, co nas czeka w przyszłości. Czyli samouczka, ciąg dalszy, tak? Niezbyt duża lokacja, ale rozumiem, że to są nasze ziemie. Tak? I będziemy mogli tutaj coś działać. Pięknie, dochodzimy do momentu rozbudowywania bazy, a przynajmniej mam taką nadzieję. Zaraz się okaże, czy tutaj nie będzie jakichś przeciwników. Plus jest taki, że uzdrowiło nam wszystkich towarzyszy. Także nasze minionki na pełnym gazie działają. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie raz, nie dwa zginą. Ale jakoś się przyzwyczaiłem do nich i chciałbym im tego zaoszczędzić, przynajmniej w prologu. Wkurzają mnie niewidzialne ściany. Jak widzicie, no jest tutaj ich całkiem sporo.
co, no nie czuję się tym jakoś specjalnie ograniczony, pomimo tego, że no wymierzamy tak naprawdę korytarz zwykły. Patrzę, czy jest jakaś maksymalna liczba punktów. No, na chwilę obecną widzę, że jeszcze dochodzą, więc jest okej. Ale mi to już życia nie odnowili, patrzcie. Wchodząc w interakcję z filarem demonów, przełączysz się na tryb budowniczego. Używaj kontrolek ruchu myszy do przesuwania kamery. Użyj kółka myszy do przybliżania oddalania. Naciśnij, przytrzymaj środkowy przycisk myszy, aby przechylić kamerę. Informacje o aktualnym stanie bazy są wyświetlane w lewym górnym rogu, a punkty ekspansji będą wzrastać wraz z rozbudową bazy. Rozbudowa twojej bazy jest kluczem do odblokowania nowych zadań. Filar demonów przechowuje wszystkie zebrane materiały budowlane. O, fajne to jest. Aktualny stan magazynu jest wyświetlony w prawym górnym rogu. Możesz wyrzucić materiały klikając na ikony magazynu. Możesz użyć materiałów budowlanych do budowania budynków, wybierając menu na dole. Nie rozumiem. Możesz wyrzucić materiały klikając na ikony magazynu. No ale zaraz się przekonamy, nie? Dobra, jesteśmy w menu budowy. Oddalenie jest całkiem konkretne. Strasznie jest to, że mi to trochę mobilkę, nie? W tej chwili przypomina. Grabowiec. Pojemność sług plus 2, punkty ekspansji plus 10. Mamy jakby wyznaczone miejsca pod zabudowę. Nie wiem, czy to będzie teren dostępny dla przeciwnika. Podejrzewam, że całkiem możliwe, że tak. I nie wiem, czy rozsądne by było stawianie jakichś bardziej strategicznych budynków koło wejścia do naszego królestwa, no ale załóżmy, że nie. Na razie i tak tylko testujemy. Grobowce pozwalają bazie na rozbudowę poprzez zwiększenie jej pojemności dla twojej armii. Grobowce to najczęściej budowany typ struktury, a koszt ich materiałów jest najniższy. Budowa grobowców zwiększy liczbę punktów ekspansji, a także można je ulepszyć, aby zwiększyć maksymalną pojemność dla sług. No, okej. Zasadniczo wszystko jasne. Szkoda tylko, że to jest takie małe, nie? Wybierz grobowiec i ulepsz. A, to będzie rosło. Dobra. W porządku. Buduj zbrojownię. Pojemność przedmiotów. Dziwne, możemy na tym samym placu budować? Chyba wolę jednak na innym. Mam dylemat, bo nie wiem, czy na środku stawiać, czy to będzie rozbudowywane. O, zbrojownia pozwala zbierać i przechowywać broń na później lub demontować określone rodzaje broni. Fajnie, to się przyda zdecydowanie. To również pozwala ci przełączyć się między każdym sługą i przypisać im własny sprzęt lub ekwipunek.
Super, właśnie nad tym się zastanawialiśmy, nie? Czy jest możliwość wyposażenia sług, którzy nie są aktualnie w naszej drużynie. Ulepszenie zbrojowni zwiększy przestrzeń magazynową. Zbuduj kuźnię. A wygląda to tak, jakbyśmy spokojnie mogli stawiać obok siebie budynki. Ale wiecie co, na razie będziemy to robić w taki sposób. Później najwyżej będziemy upychać. Kuźnia pozwala na wykucie nowych broni i zbroi, używając zebranych składników do wykuwania. Każdy wytworzony przedmiot jest przechowywany w ekwipunku gracza. Ulepszenie kuźni daje sztabki złota, które mogą być użyte do wykuwania potężnych przedmiotów. Wykuj przedmiot. Broni tu całkiem sporo, nie? Trzeba przyznać. My jesteśmy na trzecim, także zbytnio sobie nie poszalejemy. Brakuje nam złota, no oczywiście. Dobrze. Opykujmy sobie po prostu najtańszy. Strasznie dużo sztabek jest potrzebnych, srebrnych. Zeżoga. No w sumie ten set nie najgorszy jest. Buduj studnię dusz. Plus 2 odradzanie miniona i punkty ekspansji. Studnia dusz to gdzieś fajnie by było, jakby była koło tego ołtarza. Odłamki duszy to fragmenty duszy, które mogą być pochłonięte przez półboga. No to już wiemy. O! Czyli poziom minionów podnosimy przy pomocy odłamków duszy. W porządku. Ołtarz. Też to główny budynek na bazie pełnią kilka funkcji, takich jak zarządzanie sługami, awansowanie rang swoich sług, mapa świata i wyprawy. Rozkazuj dla swoich sług wykonywanie różnych działań, takich jak zbieranie zasobów, wykonywanie wypraw. Ponadto ranking minionów zwiększy ich zdrowie i wytrzymałość. Użyj mapy świata do podróżowania między różnymi mapami w celu kończenia zadań. Dobra, będziemy musieli to sprawdzić zdecydowanie. Kliknij na ołtarz. To była studnia. To był ołtarz. Więcej mogłoby się po prostu menu nazywać, by to znacznie ułatwiło, nie? To jest koleś, który jest przez nas opętany. Ciekawe, czy... O, fajnie, że możemy im imiona nadawać.
Grimwell, nie? On tutaj z nami walczył. A, mamy wcielonych, dobrze. Na razie ich nie będziemy awansować. Weźmy. Każmy mu zbierać zasoby. Drewno. Wybierz zakładkę wyprawa z menu ołtarz i wyślij sługę na wyprawę. Awansowanie sług zwiększy szansę powodzenia wyprawy. Aha. No, tutaj kilka lokalizacji jest. Ciekawie, ciekawie. Wyprawy. Gdzież my możemy się wybrać? Taki wskaźnik sukcesu. Żelazo, kamień, dobra. Bardzo niska szansa. Umiarkowana. Oblokowane. No dobrze, ruszmy tam, gdzie będzie łatwo. Dziś 8% nie jest to jakoś dużo, nie? A dobrze, wyślijmy. Ciekawe, czy wyprawy będą wszystkie trwały na tyle krótko, żebym się nie zdążył znudzić. Czy te trudniejsze będą trwały na przykład godzinę, dwie, pięć. No zobaczymy. Powiem wam, że gierka trochę się pokomplikowała, nie? Proszę, sukces. Idealnie. A co teraz się dzieje? Wracają, czy o co chodzi? A, czyli byśmy mogli ich po prostu ponownie wysłać. Dobra, jasne, wszystko jasne. I co? I to by było na tyle. Jakbym chciał stąd wyjść, to jak osiągnie 300 punktów rozbudowy. Mamy 170. Widzę, drewno nam się zbiera, dobra, czyli możemy w sumie wysłać naszych... czterech nudnych, nudzących się oczywiście, nie nudnych. Niech zbiera kamień. One. Niech zbiera żelazo. I on może zbierać skóry. Nie wiem, co to jest za materiał. Dobra, grobowca nie ulepszymy. Zbrojownia.
Zmontowanie. Całkiem sporo surowców jest do demontowania, więc spokojnie jest szansa, że będziemy tutaj ogarniać tematy. Nie wiem, co znaczy ubryt. Zarządzaj przedmiotami. Aha, ci, którzy zbierają. Brak zagrożenia inwazją. Nie do końca rozumiem. Teraz pytanie, czy każdego z naszych minionków tu będziemy widzieć? Nie. Niedobrze. Powiedziałbym nawet, że bardzo niedobrze. Ale zobaczcie, nie ma problemu, spokojnie możemy tych niedostępnych też wybrać, więc nie jest najgorzej. Nie wiem za bardzo, jak wyjść z tego menu zarządzania przedmiotami. Zaraz sprawdzimy escape'a, czy wystarczy. Nie, escape'em też wychodzimy całkowicie. W trakcie gry umknął mi ten przycisk. Być może to właśnie nim będziemy w stanie cofnąć się o jedno menu. Nie będziemy musieli zamykać całego ekranu i wychodzić do mapy. Dobrze, powiem wam, że dość mi się to podoba. Pytanie tylko, czy nie straciłem przedmiotów, ponieważ mam podstawowe magazyny i nie wiem, czy one te wszystkie przedmioty pomieściły, czy po prostu te przedmioty przepadły. Na razie te miecze sobie zostawimy jako te lepsze. No pewnie je dość szybko wymienimy, ale póki co myślę, że rozsądnie by było je zatrzymać. Nic z tym fantem nie zrobimy. Za dużo złota. Oczywiście to nie wskaźnik poziomu złota, tylko zapełnienia magazynów. Okazało się, że mam magazyny pełne, dlatego będę musiał je rozbudować. A przedmioty zapewne straciłem z rozbieranych itemów. Kurczę, to menu mnie trochę przeraża, bo jest naprawdę kropka w kropkę jak od mobilki, nie? Mam nadzieję, że zaraz się nie okaże, kup diamenty, żeby grać dalej.
Nie wiem czemu drewna nam... O, dobra. Chciałem powiedzieć, czemu nam drewna nie przynosi, ale widzę, że przynosi, w porządku. Tu jeszcze mamy dość duży teren. Więcej miejsca na przechowywanie przedmiotów. Ładnie. Warto by o tym pomyśleć. Nie mam pojęcia, jak zamknąć tryb budowy z klawiatury, ale to nic. Właśnie, wypadałoby też wylewolować nasze sługi, nie? Weźmy sobie, zapiszmy. Całkiem zacnie wyglądało, też nie da się ukryć. O, to jest dobre. Nie musimy za każdym razem podchodzić do filara, możemy spokojnie też przeprowadzić interakcję bezpośrednio z postaci, nie? Kapitan, tak od razu? A, bo to przy następnym tym, dobrze rozumiem. Ciekawe czy... Ale dużo odłamków poszło. Aż mnie zabolało. Dobrze, wystarczy. No, nasi przyjaciele, widzę, poszli tutaj trochę do przodu. Obrażenia chyba im się nie zmieniły. Albo nawet spadły. Głupio by było od razu wytrzaskać się wszystkie kamienie dusz, nie? Na ich levelowanie, ale kurczę, mamy moby na trzecim poziomie, więc chyba by się przydało, żebyśmy my też przynajmniej na takim byli, nie? Piu, myślałem, że utknąłem, nie? Trzeba przyznać, że zbyt dużo to tutaj te odłamki nie dają, ale nie ukrywajmy, że lepsze to niż nic.
Chcemy stąd wyjść. Myślę, że chcemy. Tam już jest jakaś... O, wioska. Za chwilę się nią zajmiemy, ale chciałbym tutaj osiągnąć te 300 punktów rozbudowy, żeby mieć święty spokój z tą misją, żeby mi gdzieś tam nie zalegała, nie wisiała. Późno jest dosyć interesującym miejscem, ponieważ mam dziwne wrażenie, że przedmioty nie kosztują zbyt dużo. Widzę żoga. Tylko 3. No to nie jest dużo jakoś, a jest on dość porządny. No tu już wchodzi. Tu już wchodzi dużo. I po prostu ten pierwszy hełm był taki w miarę tani. Powiem wam, że ilość przedmiotów możliwych tutaj do skraftowania jest dość zatrważająca. Tylko mi się wydaje, że... pierwszoosobowe fantasy zmieniło się właśnie w strategię. I powiem wam, że nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, bo zasadniczo podoba mi się ten pomysł. Zamek niech sobie się tam buduje. My sobie będziemy ruszać na jakieś radosne podboje, by palić i plądrować, aczkolwiek no wszystko zależy od tego, jak tutaj będą mechaniki, nie? Gdzieś wcześniej widzieliśmy, że jest możliwość ataku na naszą bazę. Także wypadałoby mieć jakieś minionki pozostawione w niej, żeby miał kto ją bronić, nie? Nie wiadomo, czy my będziemy mogli się cofnąć w razie jakiegoś ataku. Zdecydowanie by się przydał jakiś lepszy projektant wnętrz. W sumie to zewnętrz. Postać, no to już o tym wspominałem, ale tutaj jej ruch jest taki trochę jakby w kisielu. No rozumiecie, o co chodzi. Te skoki są takie... Za to uniki dosyć płynne robi. Mogliby nam dać dostęp do tej baszty. A to daje studnia. A, możemy ożywić tych, którzy zmarli. W sumie fajne, ale czy potrzebne? Fajnie, czyli tak naprawdę, jeżeli stracimy jakiegoś bohatera, minionka, nie bohatera, może nie mylmy faktów, to bez większego problemu będziemy mogli go tutaj ożywić, dzięki czemu mam nadzieję, że nie straci on levela, nie? U góry chyba nic ciekawego nie było.
300 punktów. W sumie moglibyśmy chociaż tych dwóch przychmele gości, nie? Tak spić. Powiem wam, będzie problem. Teraz właśnie tak sobie pomyślałem, że raz, żeby nie musieli ekspić naszą drużynę, co będzie, no, trochę nas kosztowało. Dwa, będziemy musieli ekspić naszą drużynę, która będzie się znajdowała w warowni. To będzie jeszcze droższe, bo będzie ich tutaj pewnie za niedługo więcej niż tych, którzy z nami biegają. A tu tylko możemy ożywiać, w porządku. Dobrze, to wyślijmy wszystkich do zbierania fantów. Tych dwóch możemy jeszcze uzbroić, o ile... Nie są uzbrojeni, zaraz się okaże. Nawet miał buławę. Dobra, niech ma czopkę. Szkoda, że nie mamy właśnie możliwości cofnięcia się z tamtego menu, nie? Tylko trzeba tak kombinować. A ten nic nie ma. Wąsaty tutaj przegiął. Niech ma chłop trochę, chociaż miecz. I co, i podniesiemy level tych dwóch naszych mele, nie? Żeby zadawali jakieś obrażenia. Chociaż wiecie co, może i nie. Bo weźmiemy Grim Valley. Jako bezczynnego. Jeszcze nasz Grimwell ma strasznie małe obrażenia, nie wiem czemu. Ale czemu on jest szeregowym? Ach, bo nie jest niewolny. Dobra, w porządku. Wielce to skomplikowane. Powiem wam, że kwestia zarządzania tym wszystkim jest trochę z tyłka zrobiona. Znaczy z tyłka. Może trzeba się przyzwyczaić, ale nie jest to jakoś tak bardzo intuicyjne, nie? Za dużo kliknięć jest potrzebnych, żeby wykonać jedną akcję. Jeszcze nie tego
rozbroiłem, co chciałem, nie? A zobaczcie, jakiś błąd to był. Zdjąłem i założyłem mu itemy i obrażenia wróciły do normy, że tak powiem. I wychodzi na to, że co jakiś czas niestety trzeba będzie im ekwipunek zdjąć i założyć. Bo się dziwne rzeczy tutaj z nim dzieją. Dobra. Reimsa zwolnimy. Wcielony. Weźmy go na bezczynnego, dajmy. I weźmiemy Grimwella do nas. Patrzcie, można to zrobić w prostszy sposób. Okej. Okay. No dobrze, nieważne. Szkoda, że tego maga nie mam, kurczę. Przydałoby się. Grimwell, czteregowy wcielony. Tego Framesa wyślemy na zasoby. Nie pamiętam, co zbierał tamten. Kurde. Żelazo, kamień, drewno. Goddammit. Dobrze, teraz by wypadało jeszcze ogarnąć, kto co zbiera. Brak biegu tutaj mnie trochę irytuje, ale może władcy piekieł nie biegają. Aha, każdy, dobra. Fajnie, że jest w miarę podgląd. Wiemy ilu nad czym pracuje. Opętany. Biera iron. Wcielony. Mogę ich tu przesuwać jakoś? Nie mogę. Wcielony, bezczynny. No to niech zbiera drewno. Wcielony, zbiera. Bezczynny. Dobra, chłopaki zbierają. Ale jeden byśmy mogli zrobić pod lekką broń, a mele dwa pod ciężką, nie? Ale tak, tymczasowo tylko, nie?
Jeszcze teraz tylko sprawdźmy, czy nikt się na pewno nie nudzi. Potrzebujemy 300 drewna. Także ja sobie zrobię pauzę. Chłopaki niech nagoda zbierają. Dobrze, zauważyłem, że sprawa wygląda tutaj następująco. Jest bardzo mało miejsca na przedmioty. Mamy 1000. Więc trzeba jakoś się postarać, żeby dość szybko zwiększyć to. Albo pilnować, ponieważ będziemy zmuszeni rzucać przedmioty. Także... Wyłączmy gościa na drewno. Z żelaza też zasadniczo możemy zdjąć. Chodzi o to, że na początkowym etapie gry potrzebujemy tak naprawdę bardzo dużo drewna. Kamień jest tutaj drugorzędnym surowcem. Żelazo i skóry w ogóle bardzo mało. Nie wiem, co jest tak naprawdę tutaj magazynem. Oczywiście, że wiem, co jest tutaj magazynem, ponieważ chwilę temu o tym wspominałem. Niestety, tak to jest, jak się gra do skoku. Rzecz oczywista mi umknęła, ale spokojnie, zaraz do tego dojdę. Próbujemy ulepszyć ołtarz, zobaczymy, czy on coś nam da. No nie, no niestety nie. Liczyłem na to, że po ulepszeniu ołtarza będziemy mogli ciut więcej ich itemów zbierać, ale okazuje się, że nie. Więc spróbujemy z filarem demonów. Może to będzie to. Nie mam pojęcia, jak ten ostatni surowiec zebrać, ponieważ nie możemy wysłać sług, żeby go zbierali. Być może go tylko i wszystko. Właśnie zobaczyłem opis. Plus 1000 miejsca na przechowywanie przedmiotów. W porządku. Chłopaki nam się trochę za bardzo z kamieniem rozpędzili. Uzbroi swoją armię w zbrojowni, ale jak cholera, nie mam broni. No dobrze, coś tam mam.
Mhm. Dobra, czaję. Chłopaki po prostu zbierają surowce, dlatego są zapewne niedostępni. Zaraz zobaczymy. Brak sortowania, czy też możliwości przesuwania jakoś też jest dość irytujący. No i zerknijmy teraz. No, dokładnie. I po prostu musieliśmy wszystkich chłopaków odznaczyć, żeby byli wolni. Nie może być tak, że wykonują jakieś zadania. Chodźmy na 10. Chyba nie jest najgorzej, co? O, no powiem wam, wygląda to... magów. Fajnie by było, jakby szło ich podnieść, nie? A, znikają. Szkoda. Jest na tyle duża mózga, że nie wiem, kto jest wrogiem. Trzeba będzie się wybrać w świat, znaleźć maga i łucznika, nie? Żeby dołączyć do drużyny. Troszkę to, powiem wam, wszystko zagmatwane. Druga na 15. A nie, dwóch z 3 z 15 pokonaliśmy. Dobra. W ten sposób.
Tu chyba mi spuścili w pierdol. No i tak, słuchajcie, to by było na tyle. Poświęciłem tej gierce prawie 4 godzinki. No, około 3, bliżej 3 myślę było. No i cóż mogę powiedzieć po tym czasie, generalnie dwukrotnie w tym czasie, ponieważ no, pierwszy raz w nią grałem, drugi raz ją oglądałem, montując ten materiał. Powiem wam tak, gra jest dosyć ciekawa. Wciągnęła mnie jej mechaniki. Generalnie mamy tutaj jakby dwie zasadnicze, czyli pierwsza jest to tryb pierwszej osoby, w której to robimy zadymę w świecie, tak, palimy wioski, rabujemy i tym podobne rzeczy. Wzmacniamy naszą postać, zdobywamy przedmioty, zresztą nie tylko przedmioty, ale też itemy do rozbudowy zamku. No i druga mechanika to jest to sama rozbudowa naszego królestwa. Tryb, no tutaj jest minus, bardzo mi przypomina mobilkowy, czyli wyślij, zbieraj i tym podobne rzeczy. Aczkolwiek, jeżeli nie będzie tu wprowadzonych żadnych płatności, myślę, że jestem w stanie go zdzierżyć, myślę, że nie będzie to jakieś takie straszne. Zresztą w sumie ma to jakiś tam sens, nie? Co do obrony naszego zamku, myślę, że po prostu tutaj zostało to zrobione w taki sposób, żeby faktycznie zakończyć naszą przygodę, że będzie to stopniowane w miarę, że pierwszym atakiem nas tutaj nie zmiotą z powierzchni ziemi. I co? Jeżeli gra będzie w dość przyzwoitej cenie, przyzwoitej mam na myśli tutaj coś w granicach 150 zł, z pewnością ją kupię, z pewnością ją sobie sprawdzę, ponieważ ma kilka fajnych mechanik, nie? Jest to taki tam do chillowania chyba giereczka, bym powiedział. Żaden tam tryhard, to tak, żeby sobie pochodzić, pozwiedzać. Oczywiście, no, studio, które ją produkuje, jest dość małe, to nie jest żaden AAA, tak jak już wspominałem o tym. I niektóre mechaniki są tutaj dość drewniane, powiedziałbym. Czy to źle? No nie jest to dobrze, nie? Ale ma to też jakiś tam swój urok. Walka, do walki się po jakimś czasie przyzwyczaiłem, pomimo że mówię tutaj raczej zarządzanie naszymi ludźmi, które nam dali w czasie walki mija się z celem, ponieważ jest taka rozpierduszka, że nie mamy szans chyba jakoś rozsądnie tego robić. Poruszanie się postaci, no to mówię, ona bardziej sunie, płynie, ale porusza się na tyle szybko, że w czasie walki faktycznie jesteśmy w stanie być na tyle mobilni, żeby unikać ciosów. Za to brak biegu mnie trochę irytuje, nie? Przydałoby się, ale może
po prostu stwierdzili, że te lokacje, po których chodzimy, nie są na tyle duże, żeby je przebiegać biegiem. Co do samych lokacji, no nie jest to otwarty świat, oczywiście, że nie. Są to bardziej korytarzówki, tak, w których się poruszamy i możemy tylko chodzić tam, gdzie twórcy nam pozwolili. Nie wiem, czy to źle, czy to dobrze. Otwarty świat od jakiegoś czasu nas tutaj chyba zaczął przytłaczać. Wszystkie gry krzyczą, że są otwartym światem, tak naprawdę łazimy i nic tam nie ma, więc może takie wyjście dla odmiany będzie czymś lepszym. No ale dobrze, no słuchajcie, gra wychodzi jutro. Być może dzisiaj, zależy kiedy ten materiał zostanie przetworzony, kiedy ten materiał wpadnie na YouTube'a. I z pewnością będę ją obserwował. Jeżeli ta cena nie będzie jakaś z tyłka wzięta, kupię, pogram, zapewne będę w stanie powiedzieć coś więcej. A w tej chwili trzymajcie się, bądźcie zdrowi i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.